powiedz, nie sparowałeś nigdy z Parkerem, sparowałeś z Joshuą, ale mniej więcej się rytujesz, jaki styl prezentuje, co robi Parker. Mam wrażenie, że, nie mówię, broń Boże, że Parker jest faworytem, ale mam wrażenie, że Parker jest jednym z bardziej niedocenianych zawodników mimo wszystko. Jak widzisz ten pojedynek? Wiesz co? Bo się tak mówisz. W ciemno bym stawiał na Joshua, tak, że jest murowanym faworytem, ale po rozmowach z różnymi kibicami, którzy analizują różne style, nie stawia Joshua takiego murowanym faworytem, tak? Jednak gdzieś tam upatrują tą szansę w Parkerze, że jest bardzo odporny, potrafi przyjąć, potrafi również oddać, tak? Dla mnie osobiście, no, Joshua jest tym faworytem, tak? Wmurowanym, no, może nie wmurowanym, ale z 80 do 20% bym dał na Joshua, tak? To powiedz mi, bo wiadomo, że w prywatnych rozmowach się więcej powie, jak powiedziałeś, że hej, na przykład no w ogóle tobie wrażenia nie zrobił, tak? Czy inni zawodnicy, z którymi sparowałeś, wydawałoby się, że wrócisz poobijana, to mówisz głaszcza praktycznie, tak? I na przykład, ale o tyle wiem, że mówiłeś prawdę, bo na przykład wróciłeś od Tekama, mówisz, że strasznie mocno bije, więc mogę ci wierzyć, tak? Bo to nie jest tak, że wszystkich deprecjonujesz. A te springi z Joshuą, co o nim powiesz? Byłeś zdziwiony, że tak samo, czy że tak mocno? Byłem akurat jedynym sparring partnerem u niego, tak? Później ten mistrz, wicemistrz olimpijski dojechał. Wiem, jak mówisz, czekaj, już ci mówię. Słuchaj, ja mówię, tak? Tak, Joseph Joyce, tak? Tak. Więc to jeszcze był młody chłopak wtedy, tak? To były 2-3 lata temu, z nim sparowałem. Ale już wtedy był wielką gwiazdą mimo wszystko. Tak. Ale wiedziałem, że sparowałem po 10-12 lat, tak? Ja sam. Więc wiedziałem, że na początku jest miesięczny, a później się gruda gdzieś tam tej kondycji mu brakowało jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy. Ale powiem ci, że to cały czas też jest, bo jak tutaj stakałem przy śpieszu, to musiał się zatrzymać na moment. Tak. I w tym, wiesz, gdzieś tam upatrywał w drugiej połowie. Ja bym stawiał takich zawodników, gdybym sam miał walczyć z nim, to bym gdzieś tam w drugiej części było zdominować. Tak? Wiadomo, że w pierwszej połowie do szóstej rundy jeszcze bardzo niebezpiecznie ruchliwy, dobrze porusza się na nogach, czuje ten dystans. Tak? A mocno bije? Bije mocno, no. Czyli jakby założył dziesiątki, to by robił wrażenie, tak? Jakby serią złapał, to mógł może przewrócić nawet waha, tak? Jakaś kumulacja mogłaby być teoretycznie. Zwacha to się nie wiem, zwałem, ale z innymi zawodnikami tak. Ale Wadera, Parkera, rozumiem.